Komisja odwoławcza do spraw licencji klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej rozpatrzyła odwołanie Radomiaka Radom w sprawie licencji na grę w PKO Ekstraklasie na sezon 2020/2021. Jak czytamy w komunikacie, komisja zmieniła decyzję komisji do spraw licencji klubowych PZPN i przyznała licencję na udział w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2020/2021 klubowi Radomiak Radom na stadionie zastępczym, czyli na stadionie miejskim legi Warszawa z nadzorem prawnym i finansowym oraz z obowiązkiem zapłaty kwoty 40 tysięcy złotych za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego. Jeśli Zieloni będą chcieli zmienić stadion zastępczy, jakim będzie obiekt Legii, to będą musieli zapłacić pół miliona złotych. Przypomnijmy, że Radomiak 28 lipca rozpocznie rywalizację w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w Radomiu.